Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damian, to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie kolejny etap tarczy mistrzów i kto wie, może dojdziemy nawet do jej finału. Piszecie komentarze, bym kupił Cavaniego, okej? Zrobię to, jednak nie umieszczę go na pozycji napastnika. Ponieważ, no cóż, Tevez jako napastnik spisywał się wyśmienicie na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. No i cóż, o ile trochę statystyki podań się różnią, jeśli mam porównywać Edinsona Cavaniego do Teveza na niekorzyść Cavaniego, tak jednak myślę, że może to być ciekawy eksperyment, no ze względu na to, jak dobre strzały Cavani oddawać powinien. Dobra, to muszę wyszukać jakoś, a dobra, chyba nawet taniej, do 7, a nie. Tutaj mamy jego 4 wersje, najtańsza za 8500, więc wybiorę tą najtańszą, bo dlaczego by nie, boom. I za 8500 mamy środkowego pomocnika ofensywnego. Ja widzę tam czasami komentarze jakieś przechodzą, kup Ibrę. Kurde, chciałbym, szkoda tylko, że Ibra kosztuje milion, jak nie milion plus, naprawdę, to jest smutne, że jednak taki przeciętny gracz nie ma szansy. Nie ma szansy zagrać, no właściwie trafić na kogoś, no chyba że te paczki. No teoretycznie paczki powinny być taką drogą do zdobycia kogoś wymarzonego, no ale szansa, że kogoś takiego zdobędziemy, jest bardzo, bardzo mała. No ale wkrótce. Dzisiaj jest 19 chyba ojeny, Thiago Silva ma czerwoną kartkę. No to dobra, ten skład musi odpocząć. Zagramy Ligą Portugalską. Valbuena, wybacz, jednak Cavani, boom, tutaj wchodzi. Wybieramy skład z Ligi Portugalskiej. Ten trochę odpoczywa portugalskim. Wczoraj w ogóle nie graliśmy. Silva odbębni kartkę. A nie, tutaj mam tylko z tego co widzę Brazylię. Dobra, i tak oni tam bardzo zmęczeni nie byli, więc jedziemy z meczem ćwierćfinałowym. Dobrze, gramy u siebie, Polacy, gramy u siebie i to z pewnością nam pomoże, nie? Panie i panowie, Klasjan Hontelar i Aubameyang, oczywiście najbardziej boję się... O Boże, jeszcze Royce jest. No to chciałem powiedzieć, że najbardziej boję się Huntelara. O Boże, Schweinsteiger. To będzie ciężko wam powiem, ale ja mam skład za 7000, okej? Jestem w stanie cię rozgromić. Mimo, że Huntelar naprawdę wysokiego tempa nie ma, tak jednak, no kurde, jeśli grałem przeciwko niemu, no to źle się to przeważnie dla mnie kończyło. A tutaj jeszcze Miller, Royce, no to lipa. Salvi oczywiście fenomenalnie znalazł tutaj Danilo, który zawsze wie na jakiej pozycji być, no. Słuchajcie, pomysł miałem dobry, bo to miało być niskie podanie i Martinez by takiego, no, ta petardy by po prostu zasadził, no, ale niestety obrońca miał inną wizję. Marco Reus w tempo do Aubameyanga i teraz szybka bestia z Gabonu zeszła do... Ouch. I znów Aubameyang zdobywa nam bramkę. Wczoraj zrobił dokładnie to samo. Tak, to było wczoraj, jak taką chyba niespodziankę mi się... No dobra, jakoś trzeba walczyć dalej. To jest dopiero początek, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Danilo, prawy obrońca, to jest nieprawdopodobne, jak ofensywnie on gra i nie zdobywa niestety bramki. Martinez, on aż tak daleko był, no to niedobrze, ale out. Bramka zbyt ryzykownie, chciałem powiedzieć strzał, labiad! No proszę, proszę. Mógł coś zrobić w stylu Ibrahimowicza, gdyby się inaczej do tego złożył. No ale w miarę dobrze to wyszło, mamy rożny, mamy dośrodkowanie, niemożliwe. Mangala przegapił, Mangala! Martinez, sorry. To nie moja wina, że obaj są czarni, mylę ich, a naprawdę, są podobnych gabarytów. Podobne główki mają i obu lubię. No i szkoda, że żadnego gola nie ma, ale może John wyśmienić? Nie no. On nie jest prawdziwy. On nie może tak dobrze bronić. John ponownie w podobny sposób obronił tym razem Schweinsteiger to obronił. Jeny. Dobra, Salvio, ostatnia. Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem. No dobra, fuck. Pierwsza połowa nie wiem dlaczego te fakt tak wstawiłem. Pierwsza połowa kończy się 1-0, nie jest źle wam powiem. Dużo sytuacji, ten Lobbik, kurde, ten Rożny, kurde, Adler po prostu nam to wszystko zabiera, aż 9 celnych strzałów. Sami mogliście to przed chwilą zaobserwować, więc to jest dużo jak na mnie. I szkoda, ale klasyką jest to również, że nie ma żadnego gola. John, mocna piłka w pole karne i wreszcie kończy się to dla nas golem, Garay, Haraj. 58 minucie na 1-1. Dobre dośrodkowanie ogółem,
zauważyłem, że w tym meczu akurat takiego typu maj są skuteczne, czyli proste, bez żadnego podkręcenia. Royce pole karne, chciał zejść do środka. Prawie że skutecznie, okazja do kontry, szybka wymiana podań, Eder przy piłce, Eder do Salvio, Salvio dalekie podanie i Bastian Schweinsteiger, pewnie, a nie dobiegł. Trochę zabawne, że przeciwnik tak nagle inaczej gra po stracie tej bramki, czuł się zbyt swobodnie i dobrze, że mu tą swobodę zabrałem, ale Martinez, to jest Jackson Martinez i on biegnie po drugiego gola w tym momencie, Martinez, wow! Wow, światowa klasa, moi drodzy, no cóż, taki strzał, bezbłędnie, wykiwał wszystkich, genialny napastnik. Marco Reus, Mkhitaryan, takie zgranie Borussii, strzał, obrona. I teraz Jackson Martinez, Eder, to są krótkie podania w ich stylu i bez spojrzenia zagrał Eder, 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 obronił, obronił, nie obronił, Salio, 3-1, 86. minuta i myślę, że to jest już pewne, że awansujemy do półfinału Tarczy Mistrzów. 4-1, Salvio! Koniec spotkania, wygrywamy 4-1 i awansujemy do kolejnego etapu. To jest właśnie to, co chciałem zobaczyć. Za zwycięstwo dostajemy 605 monet, 21 strzałów, z czego 15 celnych. No okej, okej, szkoda tylko, że 4 bramki, ale to tylko pokazuje, w jak dobrej dyspozycji był bramkarz rywali. Tym samym awansujemy do półfinału, jednak pozwólcie, że zerknę na stan ligi. Na jakim etapie jesteśmy? Ile meczów nam zostało? Bo dokonałem chyba złych kalkulacji. 3-9. Nie. Dobrze, dobrze liczyłem. Dobrze, do awansu potrzebuję 18 punktów. 9 razy, 3 razy 3 to 9. Mam 9 punktów. Czyli miałem rację. 9 plus 9 to 18. Jestem pewien. A 18 punktów to awans. Dlatego też wiecie co? Zagrajmy sobie mecz w lidze. Naszym francuskim składem po raz... Nie, już graliśmy chyba francuskim. Niemożliwe, Martinez dostał kontrakty, mu się skończył. Dobra, to dodam później, więc jedziemy. Ligę z debiutem Cavaniego. Wow, z tego co widzę, kurde, chyba się spisywał na tej pozycji u kogoś. 144 mecze, 125 bramek, Jesus! Szybko udało nam się znaleźć rywala. Nie zmienił strojów, ponownie u siebie. Boka, jak to było? Boka Seniors, okej. I jaki skład, czy będzie? No, mamy Francję. Tutaj mamy akurat Francję. No i Bedimo na lewej obronie. Konko na prawej. Varane Osako. Kabaj. Ten, jego sąsiad, Ben Arfa tam chyba był. No i ciekawy napadł. Ma napad, a to co, mgła jest? Niemożliwe, w tej grze nie ma mgły. Może być deszcz, cholera. Ponowna sytuacja, Kalu zrobił to wczoraj, no ale przez ten deszcz, tak, to było przez ten deszcz, nie przelobował golkipera. Alessandrini w naszym polu karnym, jeny, ale przywalił. No i w 36 minucie niestety przegrywamy w tym meczu ligowym, a jeśli ten mecz przegramy, no to kończą się nasze marzenia o awansie do Ligi Drugiej. Cavani wysunął się do przodu, przyjął sobie piłkę, będzie uderzał! Debiutancka bramka w debiutanckim meczu, no pewnie. Miałem go już wcześniej w zespole, jednak to jest nowa szansa i on tą nową szansę wykorzystuje, no zobaczmy. Naprawdę, ale to był potężny strzał, bramkarz no nic po prostu nie zrobił, 1-1. No to by było świetne, gdyby Cavani, no ale nie zdobędzie drugiego gola w tym meczu. Znaczy w pierwszej połowie, bo oczywiście przed nami kolejne 45 minut, 1-1, no i jak widzimy, oni oddali tylko jeden strzał, ale to był strzał tak celny, że była bramka. No ale cóż, większe posiadanie piłki, jest remis, więc oczywiście nadzieja nadal jest. Tu środkowanie w pole, nie wkurzajcie mnie tam, wybić to! No, tak, tak, piękne wybicie, Varane! Różny. Matuidi teraz do Kalu, a Kalu oczywiście do Meneza. Menez przyjął i uderzył! No ale, dobra, teraz mogłem lobować, a nieważne co mogłem, wliczy się to, co zrobiłem, a zrobiłem rzecz złą.
Matuidi, Alessandrini, będzie dobitka, mamy prowadzenie. No i tym razem Alessandrini z mojej drużyny zdobywa bramkę 2-1 w 66 minucie. Oh yeah. Hej! You son of a bitch! Żałosne, ja nie stosuję takich zagrywek. To jest wykorzystanie błędu, to jest oszustwo. I to, nie żebym żartował czy coś, ale... KSI, go to fucking hell! Po co to pokazywałeś milionom i milionom ludzi? Cholera. No i co, Czekajcie, czy to się stanie, czy ty? O jeny, biedny Thiago. No dobra, akurat w tym momencie się zgodzę. To klasyfikowało się na czerwoną kartkę. Tylko sobie po tym meczu zajrzymy w statystyki i zobaczymy, która czerwona kartka tego zawodnika to była. Matuidi przełożył sobie, uderzył, Kalu dobija. Gol in your face, bitch. 80 minuta, 3-2, a spróbuj jeszcze raz to zastosować. No i widzicie co za frajer? Myśli, że gola zdobędzie, no nie tym razem. Ja sobie będę grał na czas. Bo mogę. Jeśli on chce grać w taki sposób, to proszę bardzo. Proszę bardzo, mój drogi. Zadarłeś z niewłaściwą osobą. Tak, wiem, jestem groźny. Payet na skrzydle, tak jest, za wszelką cenę chcę mu uniemożliwić zwycięstwo. Menes, rzut karny! Panie i panowie, rzut karny, a może nie. Bullshit! Menes nie zasługuje na żółtą kartkę po tym strzale, bo to był cholera strzał. Panie i panowie, przeanalizujmy powtórkę. Ja tam nie widziałem żadnego low kicka, okej? No zobaczmy, Menes sobie przyjął i chciał uderzyć. Poleciał mu rynek na twarz, no to już nie moja wina, okej? Matuidi, dośrodkował! Wow, gol, Payet! Kto prowadzi? Tak jest, to ja! Ładna piłka! Gdyby to z pierwszej wpadło, to nie ukrywam, Mandanda byłby pięknie upokorzony, bo widzieliście, wyjął te ręce po piłkę. Surprise, motherfucker, piłki nie dostaniesz, panie i panowie! Jedno jest pewne, nas nic nie zatrzyma! Awansujemy! Nie, jak i awansujemy? Nie, akurat w tym momencie jedyne co mamy pewne to utrzymanie w lidze trzeciej, ale mecz się jeszcze nie skończył. Pamiętajcie, wszystko jest możliwe. Jak na przykład zakończenie oficjalne spotkania 4-2, Cavani, Alessandrini, Kalu, Payet, czerwona kartka dla Thiago Silvy, który otrzymał, no niestety, najniższą ocenę, a kto... No, remis, mimo że napast... No, nieważne, nie będę w to wnikał. Dobra, 6 punktów nadal do zdobycia. Nadal jest mowa o awansie, nie o mistrzostwie, lecz o awansie. Chyba, że chodziło o awans wtedy jednemu z komentujących. W takim razie okej, a my mamy, wow, mamy przewagę. Kolejny etap turnieju zagramy w kolejnym, wow, odcinku. I co ja mam teraz zrobić? A właśnie, miałem sprawdzić statystyki Thiago Silvy. 3 czerwone kartki, żadnej żółtej, to jest taki po 17 meczów, 3 czerwone kartki, no spoko. Dobra, to na koniec zagrajmy sobie Brazylią, jako że no ligę wypada ze względu na Thiago Silvę. Dobra, kogo, oczywiście mam pewnego obrońcę na ten, na ławce. Znaczy nie na ławce, tylko schowanego daleko. Gdzie jest Jesus? Gdzie jest mój Juan Jesus? Miałem go, nie sprzedałem go. Mówiłem, że go nie będę sprzedawał, bo się nie opłaca sprzedawać. Dobra, Naldo też może być. Dobra, daję kontrakty i jedziemy z meczem. Jestem gotowy, przeciwnik. Wydaje się gotowy. Trzeci mecz u ciebie dzisiaj. To nam przynosi szczęście, wam powiem. Were too good for you. Mhm. 4-3-1-2. Dwóch napastników, SPO. Dobra. Mhm. Ciekawa taka kombinacja tych lewych obrońców, lewego i prawego, tak, lewych obrońców, bo mamy ich tutaj aż tak dużo. No, lewego i prawego obrońcy, Witzel, Fellaini, Belgia, po prostu Belgia, panie i panowie. No to co, pokonujemy Belgię? Mam nadzieję, że tak. Uhuhu, suck my ass, boom, Ronaldinho,
Ej. Dembele, wrzutka, no i petarda. Petarda z główki w wykonaniu Benteke. Nie jestem zaskoczony, jest 1-0. No i znów Benteke, panie i panowie. A, dobra obrona. Ronaldinho w tempo do Williana. Zauważyłem, że zbyt dużo tempa ci obrońcy przeciwnika nie mają. Willian, no zszedł w ładnym stylu do środka. Ale ten wślizg zabrał nam prawdopodobnie bramkę. Ronaldinho lekko odchodziła ta piłka. Willi... Rotacja była niesamowita, no i Santana. Ha, tak, podcinać, podcinać. Fellaini, no i dla odmiany Benteke z drugi gol z główki. Ciekawe, co nasz przeciwnik planuje, no dośrodkowanie dla odmiany, no proszę was. Trzeci gol Benteke z główki. Okropne, okropne. Jeszcze się cieszę z tego. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 3-0 po hat-tricku Benteke. I pytanie brzmi, czy niczym Liverpool z AC Milanem podniesiemy się w drugiej połowie? Pamiętajmy, wszystko jest możliwe. Długa piłka do Williana. Willian! I od razu w drugiej połowie wchodzimy do gry, ponieważ to jest 3-1. A właściwie 1-3. No, te stroje dodają tego czegoś. Panie i panowie, wielki powrót do gry. Hulk przełożył sobie piłkę do środka, ależ uderzył! Diego Costa, główka niepotrzebnie, no masz nogi, użyj ich! Napastnicy przenoszą się na skrzydło i teraz puste pole! Ramirez, nieprawdopodobne, nie ma bramki! Ronaldinho! Nieprawdopodobna bramka w 61 minucie! Jeszcze jeden gol i mamy remis! Co za mecz, panie i panowie, to jest jednak możliwe, można się podnieść, jeśli się tylko chce. No i muszę wam powiedzieć, że dosyć dobrze mi idzie w formacji 4-3-3. Ramirez, siła napędowa, można powiedzieć, zagrał do swojego partnera Hulka. On będzie wrzucał ze słabszej nogi, nie, zagrał do Ramireza, który no o centymetry się pomylił. Ronaldinho, czy zdobędzie kolejnego gola, uderzył, o jeny, on również się myli. Mogłem podać, było do kogo. Ronaldinho doskonale, Willian uderzył, ale toż wybił Alessandrini. Co wykombinuje, no zagrał okropnie do środka, będzie kontratak zgubiony, Alessandrini stara się naprawić błąd Diego Costa. Popełnił błąd Willian do Costy, Costa w polu karnym, stracona piłka, Vermaelen ją zabrał i Dembele. Mamy kontrę, 20 minut do końca, potrzebuje dwóch bramek. Może być teraz okazja do finałowej, ważnej bardzo bramki. Hulk, on uderzył, 3-3! Nieprawdopodobne! Diki tego dokonały i jeszcze kupię tą piłkę. Całkowity powrót do gry. Too good for you, zdewastowani, bo mamy, panie i panowie, upragniony remis. Teraz jeszcze jeden gol. Lukaku, dobrze zepchnięty. 5 minut do końca meczu, jeden gol, żeby zbliżyć się do awansu. Diego Costa przy piłce. Co wykombinuje brazylijski napastnik? Hulk będzie prawdopodobnie jechał skrzydłem. Nie, zatrzymał się sprytnie. Chciał zaszaleć, dobrze, zagrał do Mariano. Co zrobi Mariano? Mariano podał. Niepotrzebnie. Mogłem wrzucać i możemy... Może to się dla nas brutalnie skończyć, ale nie. Bo mamy dobrą obronę. Mamy zawodników, którzy walczą dla swojej drużyny. Willian pojechał skrzydłem. No on niestety do najsilniejszych nie należy. No niestety, panie i panowie, słyszymy ostatni gwizdek. Mecz zakończył się wynikiem 3-3. Ale jednak walczyłem do końca. Starałem się zrobić wszystko, by jednak... zdobyć tego jeszcze jednego gola. Niestety nie udało się. Jednak dobra robota, jej nas pochwaliło. Zostajemy w lidze. W nagrodę otrzymujemy 6200 monet. Tak czy siak jestem z siebie zadowolony, że jednak udało mi się to wywalczyć. I wiecie co, tak wam powiem? Może spróbować tym składem pod 4-3-3. Właściwie sprawdźmy, jakby się w tym momencie to prezentowało. Mogą być małe problemy z chemią, choć nie jestem pewien, jakbyśmy na przykład to zrobili w ten sposób z Ronaldinho jako SP. O, i to jest ta formacja i wyglądałoby to w taki sposób, tylko tutaj bym właśnie potrzebował napastnika, tak jednak jak prezentuje się chemia, no jest w miarę okej. Hulk będzie miał 10, aha, powiedzcie mi jak, aha, dobra, zgranie z Ramiresem, już wszystko jasne, tak czy siak, wiecie co?
Ja wam powiem, że to wygląda w miarę nieźle. Oczywiście tutaj wróci Thiago Silva. No i następny mecz dla testu rozegramy pod formacją 4-3-3. Tutaj może Jadsona wrzucić, rozejrzę się wśród środkowych pomocników właśnie pochodzących z Brazylii. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pozdrawiam, PLK Damian. Cześć!